ale proszę o ciszę. Ci, którzy mnie pamiętają z zeszłego roku, w zeszłym roku opowiadałem o dystrybucji, którą robiłem. Dzisiaj będę opowiadał jakby ciąg dalszy życia tej dystrybucji, ale w połączeniu z innymi dystrybucjami. Cały czas szukam takiego rozwiązania, które pozwoli mi panować nad dystrybucjami, które są, uruchamiać się na jednym laptopie tak jak ja chcę, a nie tak jak to chcą robić producenci tej dystrybucji. Dzisiaj będę opowiadał oprócz Canopy o kilku innych dystrybucjach, jak Debian, Pogo Linux, Mint, Fedora, OpenSUSE i Android. Mimo tego, że Android nie jest dystrybucją Linuxa, ale można ją pożenić z Linuxem całkiem fajnie. No dobra. Ale musimy wrócić do podstaw, tak? Jeśli mamy jakąś aplikację, chcemy ją uruchomić, to najpierw musimy ją zbudować. Są jakby dwie metody budowania. Jest linkowanie, mówię o aplikacjach takich typowych w języku C, C++, nie mówię tu o językach Ruby, Python czy tego typu. Mamy linkowanie statyczne, gdzie mamy wszystkie biblioteki dołączone do aplikacji, do binarki. Mamy linkowanie dynamiczne, gdzie w czasie uruchomienia aplikacji biblioteki wymagane są po prostu dołączane. Potrzebny jest do tego linker, który standardowo jest w lokalizacji lib.ld.102. I tak jak wspomniałem, będę opowiadał o kilku dystrybucjach. W każdej z tych dystrybucji jest inna wersja linkera, co może w pewnych określonych sytuacjach powodować, że dana aplikacja nam się nie uruchomi. Ja korzystając z linkera w wersji 2.16.90 mogę uruchamiać aplikacje z innych dystrybucji bez problemu, mimo tego, że przynajmniej te, które do tej pory uruchamiałem, uruchamiają się bez problemu, nie krzyczą, że nie ma jakichś symboli. Także mimo tego, że na przykład w Debianie mamy linkera wersji 2.13, czy nawet do Linux jest coś dalsza, a w Fedorze z drugą stronę mamy 2.18, to nie ma to problemu, przynajmniej na razie nie spotkałem przy uruchamianiu tych aplikacji z tej dystrybucji. Oprócz takich bibliotek, które są dołączane przy starcie, jest możliwość ładowania w runtime bibliotek poprzez DLOpen. I wtedy aplikacja sobie doładowuje dane biblioteki. Jeśli się okaże, że mamy jakąś aplikację ściągniętą z innej dystrybucji, która została zlinkowana z inną wersją biblioteki niż mamy w systemie, możemy poprzez kilka zmian systemowych ustawić, gdzie dana biblioteka w konkretnej wersji jest. I są do tego niezmienne LLRPub albo LVPRLOM. Pierwsza ustawia nam katalog, które będą szukane biblioteki, jeśli są w jakiejś niestandardowej ścieżce. Tak jak na przykład Canopy Packages Lips w swojej dystrybucji. Ewentualnie, jeśli się okaże, że w czasie ładowania jakaś biblioteka załaduje nam inną wersję biblioteki niż byśmy chcieli, to możemy wymusić zmianą LDPILO, że będzie załadowana na przykład inna wersja biblioteki, tak jak to jest biblioteka X11 wersji 1.5, która była wymagana, bo była ładowana dowieść na przykład wersja nowsza. A jeśli będą jakieś pytania w trakcie, to proszę przerywać i pytać, tak? Dobrze. Mam już aplikację, znaczy wiem, jak aplikacja potrzebuje. Jeśli teraz mamy te kilka dystrybucji, o których wspomniałem, to w jaki sposób możemy przenieść ją, czy spróbować ją uruchomić w innej dystrybucji. Te dystrybucje, o których wspomniałem, bazują na dwóch wynarzeniach pakietów, jakim jest RPM czy Debian Packages. I mamy do tego dwa tule, które pozwalają nam bez instalowania jakby rozpakować zawartość takich pakietów, tak? W przypadku dystrybucji debianopodobnych mamy dpkgd, gdzie podajemy nazwę pakietu i ścieżkę, gdzie ma być rozpakowany. Podobnie jest z RPM, mamy pakiet tool, RPM tool CPO, który przetwarza nam pakiet RPM do pakietu CPO, który potem możemy sobie toolem, właściwie to już jest, tak, możemy tam rozpakować. W naszych wersjach Fedora jeszcze pomiędzy przejściem między RPM a CPO było to kompresowane chyba XZ, jeśli dobrze pamiętam. To jakby są tole, które potrzebujemy, żeby
rozpakować daną binarkę w danym formacie RPM albo DEP, ale jeśli chcielibyśmy na przykład dołączyć do naszej dystrybucji pakiety z różnych innych dystrybucji, jest taki tool, który się nazywa Smart Package Manager, który pozwala nam dodawać repozytory z wielu różnych dystrybucji i potem na przykład odpowiednią komendą Smart Download podejmie nazwę pakietu i jeśli zostanie taki pakiet należony, taki dystrybucji zostanie ściągnięty. Oprócz bibliotek, o których wspomniałem na poprzedniej stronie, aplikacja oczywiście potrzebuje jeszcze dodatkowych plików, które standardowo są umieszczane w katalogu USR-LIP albo USR-SHARE i dalej nazwa aplikacji. I teraz jeśli w przypadku tej mojej dystrybucji, gdzie mam w ogóle strukturę katalogu prostej panów, także nie jest zgodna z niczym, nawet jeśli rozpakuję sobie jakiś pakiet z Debiana czy z Fedory, to muszę dodatkowo dolinkować sobie katalogi do ścieżek, które są zahardkodowane w binarze. Dobrze. A teraz jeśli chcielibyśmy uruchomić trochę więcej niż jedną aplikację, chcemy na przykład uruchomić sobie Debiana, chcemy uruchomić sobie Fedorę, jest kilka możliwości takich standardowych, które zawsze mi przychodziły do głowy. Po prostu instalujemy daną dystrybucję na oddzielnej partycji albo na oddzielnym dysku. Co się wiąże z tym, że trzeba cały proces instalacji przejść, pokonfigurować. Jest to czasochłonne. Można skorzystać z VirtualBoxa, żeby nie tworzyć partycji, nie dokładać nowego dysku albo QEMU, innego emulatora. To się wiąże z tym, że system uruchomiony pod VirtualBoxem czy QEMU już nie jest tym, który jest natywnie na naszym laptopie. Jest to wirtualizacja i nie mamy jakby tych wszystkich możliwości, które mamy na przykład na laptopie. W Fedorze czy w Ubuntu są dodatkowo mechanizmy jak systemd and spawn czy dbootstrap, które pozwalają nam poprzez chroot utworzyć sobie chociażby. Jeśli mamy Ubuntu 12, możemy sobie doinstalować Ubuntu 13.4, 13.10 w oddzielnym katalogu. A inną metodą jeszcze jest po prostu uruchomienie z CD czy z DVD jakiegoś like image'u. Wiąże się to z tym, że jak skończymy pracę, no to właściwie wszystko nasze dane, jeśli sobie nie zapiszemy gdzieś na lokalnym dysku, to idą w pian. I właściwie to, o czym będę dalej mówił, jest związane z innym wykorzystaniem like image'a. No właśnie. Dla tych poszczególnych dystrybucji, jak spojrzymy, to jest w pliku ISO, a to zaczynając od Debiana. Jeśli zamontujemy sobie takie ISO, to znajdziemy w każdej z tych dystrybucji pliczek w formacie splash.fs, który możemy sobie po prostu podmontować i wykopiować to, co potrzebujemy. To są podane ścieżki i widget w poszczególnych dystrybucjach. Jedynie Fedora różni się tym, że ma jakby dwa poziomy zagnieżdżenia image'y. We wszystkich innych jest to po prostu digital file system splash.fs, który możemy podmontować i kopiować do woli. No i właśnie dzięki takiemu układowi plików live image padłem na pomysł, żeby po prostu zamiast instalacji to zamontować, skopiować i używać, tak? Bez jakiegoś szczególnego konfigurowania, bo na moje potrzeby nie było to potrzebne, żeby instalować wiele serwisów, po prostu potrzebowałem wielu różnych aplikacji z różnych dystrybucji. No właśnie, CHROOT. Jeśli mamy już rozpakowany dany image, czy przekopiowany do jakiegoś katalogu, trzeba by do niego się dostać. Pozwala na to komenda CHROOT, gdzie podajemy katalog, który ma być uruchomiony na aplikacja i nazwę tej aplikacji. Ale żeby wszystkie aplikacje, które chcemy uruchomić, działały poprawnie, przynajmniej musimy w niektórych sytuacjach zainicjować katalog dev, który możemy sobie wziąć z naszej natywnej dystrybucji. Kolejnie trzeba zamontować w katalogu przynajmniej procesy, które są wymagane przez wiele aplikacji. Jeśli będziemy korzystać z jakiejś konsol, to trzeba podmontować dev PTS. Co niektóre aplikacje też wymagają dostępu do szerowanej pamięci. A potem CHROOT i możemy już być w nowej dystrybucji.
Ale jeśli będziemy chcieli uruchomić coś więcej niż wybrane aplikacje z danej dystrybucji, chcemy uruchomić sobie na przykład całe środowisko. No to oprócz tego standardowego mechanizmu, o którym mówiłem przed chwilą, trzeba jeszcze przynajmniej uruchomić dany wolny UDEF albo DBAS, bo inaczej niektóre aplikacje pod GNOME'em czy KDE się nie uruchomią, bo wymagają tych serwisów uruchomionych. To było do tej pory mówienie o aplikacjach tekstowych, ale w przypadku, gdybyśmy chcieli uruchamiać jakieś aplikacje pod X-serwerem, możemy wewnątrz naszego X-serwera odpalić inny X-serwer poprzez Apple, zakładać mu nowy display, w tym przypadku jest to jeden, ustawić zmienną display i potem jak uruchomi X-serwer, to odpali nam się ten X-serwer nie na naszym X-serwerze, tylko na dzielnym X-serwerze. Ma tą wadę, że znowu to jest emulacja X-serwera, więc chociażby prędkość działania aplikacji w tym X-serwerze będzie o wiele mniejsza i będziemy mieć wszystkie możliwości jak aktywnie. A gdybyśmy chcieli odpalić oddzielny serwer? Mimo tego, że dla aplikacji, które skorzystają z DRM-a czy DRI-a, jest pewien problem w kernelu, że tylko jedna aplikacja, która otwiera urządzenie DRM, zostaje DRM masterem, to mimo tego ograniczenia można uruchomić kilka X-serwerów równolegle. Można to zrobić w najprostszy sposób, podać parametr z numerem displaya, który chcemy wykorzystać. I tak jak tutaj opisałem, może być uruchomiony XInit z parametrem 1, który odpali nam jeden serwer, XInit z parametrem 2 i odpali drugi serwer. Tu na dole jeszcze jest pokazane, gdybyśmy chcieli kombinować sobie z różnymi wersjami poszczególnych składników X-serwera, tak? Na przykład mamy pakiet wideo Inter w jakiejś nowszej wersji, chcemy sprawdzić, czy dany X-serwer z tą konkretną biblioteką będzie działać lepiej niż standardowej dystrybucji. To było na temat Linuxów. Czy ktoś słyszał o tym projekcie Android X86 i używał? Ok. Podobnie jak mówiłem przed chwilą o plikach Live Image dla Linuxu, podobnie mamy ISO dla Androida, który możemy zrobić dokładnie to samo co z Linuxami, czyli wyciągnąć sobie z nich konkretne pliki imidżów i je podmontować, tak? W pliku ISO Linux CFG bierzemy tylko konfigurację dla kernela, bo trzeba wiedzieć, jak parametry przekazać do kernela androidowego, bo niestety kernel androidowy różni się od standardowego Linuxowego. Nie możemy, korzystając ze standardowego kernela Linuxowego z Ubuntu czy Debianu, odpalić Androida x86, bo nie ma na przykład Debinder, takiego urządzenia i kupę innych rzeczy. Jakiego urządzenia? Debinder. Chociażby, tak? Co ono robi? Ono jest potrzebne do tego, żeby procesy między sobą gadały. Aha, takie IPCU. Tak. Bo z tego co pamiętam, w standardowym Linuxie jest IPC, które ze względów zasobów, które trzeba było ręcznie kasować poprzez RCM, jeśli dobrze pamiętam, tak? I w przypadku Androida to się w ogóle nie sprawdzało, a Google wymyśliło właśnie Debinder, który jest jakby rozwiązaniem tego problemu. Dalej, w pliku ISO kernel jest sobie image kernela, RAM dysk i IMG to jest po prostu RAM dysk, ten standardowy katalog androidowy, a pliku system SFS jest zawartość katalogu system. Możemy sobie to kopiować. Mając jakby to wykładane te pliki z pliku ISO, możemy to uruchomić. Tak jak powiedziałem, każdy sobie weźmiemy z tego pliku ISO i niter wybierzemy standardowe ze swojej dystrybucji, nie potrzebowała tego, który jest Android X86, potem montowanie procesa z SFS-a od F-tysiów i potem CHU i nic standardowy, który już jest w Androidzie. I to powodowało, że
startuje z kernelem androidowym, potem biorę kawałek initrady z kanapi swojego, startuje mi bash. W tym momencie przechodzę przez Safari'a do środowiska, które jest w Androidzie, uruchamiam init i dostartuję. Tak? Moja wersja initrady nie ładuje żadnych modułów. One są dopiero ładowane potem, tak? Potrzebne rzeczy, żeby podbudować file system, w zysku są jakby w kernelu. Tak? Jak to nie było z tym problemem. Kombinowałem wcześniej jeszcze z czymś takim, ponieważ jako laik androidowy stwierdziłem, że jest na bazie Linuxa, więc wezmę ileś tam aplikacji, procesów po uruchamia, mając nawet ten kernel androidowy. Ale okazało się, że jeśli będę standardowy init, to znowu androidowy init różni się od standardowego Linuxowego, chociażby ustawieniem zmiennych, otwieraniem sokietów, które gadają z aplikacjami. Próbowałem to trochę pohakować, powstać swoją aplikację, która otwiera sokiet, ale stwierdziłem, że to nie warto. Prościej było użyć po prostu androidowego init i to ruszyło. Demo. Chyba są jakieś pytania w międzyczasie. Czyli tak, to jest moje kanapi, które, tak jak mówiłem, ma trochę inny układ katalogów, gdzie wszystkie pakiety są katalogowe w pakiecie. Żeby uruchamiać aplikację Winard, dodałem do katalogu lib, jedynie linker LDLinux 102, ponieważ to jest zahardkodowane w każdej aplikacji. A ono już dalej wskazuje na moją wersję linkera. I teraz tak, jeśli chciałbym odpalić sobie Fedora F20 Game Bash, odpalał mi się Bash. Jestem Fedorze, tak. Ci, którzy używali Safari, to z prezentu nie ma żadnego, to jest normalne, to używamy tego od 15-20 lat. Tak, ale padnięcie, znaczy wymyślenie czegoś takiego, gdzie ja pracowałem wcześniej, to kompilowałem 500 pakietów, żeby mieć oddzielną dystrybucję. Jak ja wpadłem na to, że można tylko korzystać z CHR-uta, podłączyć sobie dystrybucję oddzielnie, mówię, wow, czemu ja tego nie wymyśliłem dwa lata temu, jak zacząłem pracować nad dystrybucją, gdybym tej dystrybucji nie robił. Czyli tak, w jednym okienku mamy sobie Fedora. Jeśli sobie teraz wezmę Suzy, Bash. Mam OpenSUSE 13.1, tak? Jeśli teraz spojrzę na listę procesów, w przypadku Fedory uruchomił mi się tylko skrypt F20 Game Bash, to co mówiłem, podmontowanie procesa SysFS-a do katalogu, gdzie jest binarki z Fedorą i potem uruchomienie tylko aplikacji, którą podam. Tak samo dla OpenSUSE. I właściwie nic więcej nie potrzeba, żeby uruchamiać proste aplikacje z oddzielnej dystrybucji. Można to sobie podłączyć pod menu i chociażby równolegle uruchamiać programy z Debiana. No. Tutaj, jak widać, jest to aplikacja graficzna, ponieważ standardowo, jeśli w CHR-ucie uruchomimy jakąś aplikację, która korzysta z X-Servera, to przez zmienną display znajduje X-Server uruchomiony. Więc nawet nie musiałem odpalić innego X-Servera. Tu jest jeden, tak? X-Server uruchomiony? W tej chwili jest jeden X-Server, tak. Bo właściwie tak.
Czyli tak, jest uruchomiony serwer jako XServer 0, ten XServer został uruchomiony z Fedory, a ten XServer został uruchomiony z SUSE, tak? Ale tak jak mówiłem, uruchomienie kilku aplikacji, fajnie, dorobienie linków, fajnie, ale gdybyśmy chcieli uruchamiać więcej, no to czasem przydałoby się też uruchomić całe środowisko. Ja spróbuję się teraz przełączyć na konsolę tekstową. Zakładam, że będzie coś widać. No dobra, to teraz inny sposób uruchomienia Fedory. Coś tam widać. I to, co wspomniałem, oprócz uruchomienia tutaj, oprócz standardowego uruchomienia tam Basha, jeszcze został uruchomiony HUDEF i powinien być uruchomiony jeszcze DEVAS. Ten nie? Ten. O. I teraz, ponieważ równolegle mam uruchomiony XServer na Display User. Tutaj? Widać? To chciałbym uruchomić XServer z Fedorem, tak? Wyświetli się? Już się wyświetliło? Jest. Tak, czyli mam w tej chwili odpalone dwa XServery. Jest tutaj XServer, nie wiem czy to widać, z na displayu 1, a standardowy XServer jest na displayu 0. Tak? No równolegle odpalone środowisko Fedory i Canopy. Idąc dalej, weźmy sobie na przykład Debiana. I kolejny XServer. Tu już jest, za chwilę powinien się też pojawić tu. No i jest. I mamy kolejne trzy dystrybucje równolegle. I tak można nieskończoność, tak? O ile nam wystarczy klawiszy, żeby przełączać się pomiędzy dystrybucjami. Z drugiej strony pytanie, po co, tak? Ja na co dzień używam wielu trzy dystrybucje równolegle, tak potrzebuję, tak? Możliwość jest taka, że można odpalić więcej. Wszystko zależy od tego, co odpalamy, jakie mamy zasoby w komputerze. A teraz przełączę się jeszcze na Androida. A ponieważ powiedziałem, że dla Androida potrzebujemy nowego kernela, muszę się zrestartować. Na żona wirtualna nie daje ci tego, co masz w sprzęcie, tak? Daje ci to, co wirtualnie ci daje, tak? Tu w tej chwili odpaliłoby się System Linux, jest to pokazuje. Odpalam Androida. Ładuje się kernel androidowy. Jeszcze nic sobie
chwilę, czy niestety? Nie próbowałem tego jeszcze z tym zakładem, że będzie coś widać, bo bazuje się i Android tutaj startuje. Tu widać konsolę tekstową. Ciekawe, czy się udostępni. No niestety, pokazał się to. Jeśli kto wie, jak na Androidzie przestawić ekran, to może powiedzieć, bo... Co działa? To nie ma X. No niestety, tutaj mam Androida, tutaj mam też Androida, a na drugiej konsoli... Które działają, tak? Równolegle tam mogę sobie przełączyć się na konsolę tekstową i coś dalej robić w Linuxie, tak? O, no właśnie, wyświetlił mi się. Tu jest moje żadnej fanaty, tak? Dla programistów, którzy lubią się bawić. Jest to całkiem fajne rozwiązanie, bo można na jednej partycji bez instalacji pobawić się kilkoma OS-ami. Dodatkowo można jeszcze odpalić sobie Androida. Miałem godzinę, skończyłem 30 minut. Jeśli są jakieś pytania, to